Przed nami święta Bożego Narodzenia. Czym są dla Pani te święta? Z czym się Pani kojarzy? No, święta, widzi Pan, widzę, tak zatyka mnie. No, święta są, no, Boże Narodzenie, no, kolędy. Cieszę się, jak kolędnicy kolędują, no, schodzą z gwiazdą, kolędują. No i święta, jako żeby śnieg był, bo nie ma. W piłkarskiej rodzinie to jest chyba taki szczególny moment, bo wiadomo, przez większość roku zawodnicy jeżdżą z meczu na mecz i w domu chyba nie spędzali wiele czasu, nie spędzają też. Zawodnicy? No, czy wiadomo, syn był piłkarzem, teraz jako trener pewnie też jeździ, no, sporo. Tak, jak był piłkarzem, to go mamo w domu było. No, ileż miał? 14 lat, jak pojechał pierwszy raz do Francji, to jeszcze się musiał podpisać w sądzie, bo tak nie puścili. I teraz też pewnie aktywnie, także te święta to chyba dla Państwa jest taki moment wreszcie, że można usiąść na chwilkę razem? Tak, jak już jak nie wyjeżdżał, to już inaczej jest. Każde święta my spędzali razem. No bo jak gdzieś wyjeżdżał, no to nie było. Jak wyglądają święta w rodzinie Kmiecików, takie najważniejsze elementy? No ja chcę, to jak każde święta. Okładkiem się łamiemy, kolacja przygotowana, barsz, puszka, kapusta, z grochem, no takie ryba, no takie jedzenie proste. No. Właśnie ta kolacja wigilijna to jest taki moment, na który wszyscy czekają, która nadaje ten rodzinny wymiar święta? Tak, jak czekamy, że się wszyscy schodzimy. No co to u mnie, nas był mąż i Kasik w trójkę, no bo więcej nie było nas, to jeden był. No takie święta. Życzenia my składali, później my poszli na pasterkę na 12 do kościoła. No i przyszli my z kościoła, no i później Boże Narodzenie i obiad. Albo goście przyszli, albo my do gości poszli. Tak. Po pasterce do spania, czy jakieś rodzinne rozmowy jeszcze? Nie, do spania, bo się przychodziło, to już po pierwszy pół do drugiej, no to idzie się spać. No. W tym roku będzie Pani gospodarzem, gościem takim wigilijnym? U syna. To ja nie będę robić. No. Ma Pani jakieś takie swoje ulubione świąteczne dania, albo może potrawę, którą Pani omija znowu szerokim łukiem? Ja nie lubię grzybów, tylko najlepiej tę rybę lubię. Rybkę. No gardę. To lubię, bo grzybów ja nie lubię. A pytanie, co Pan trener Kmiecik najbardziej, tam najchętniej? On wszystko. U niego nie ma kłopotu, on wszystko zje. Nie odrzuci nic. I z synem zawsze nie było problemu pod względem tego. Gorsza ja mam. Tak. Ryby, flaków to nie ma nic. No. Przy świątecznej wieczerzy też się pojawiają te takie piłkarskie tematy, czy udaje się zapomnieć o piłce? Tak, to już nie myśli się. Tylko jakieś gościny, jakieś. Jak się spotka na pasterce, tak, to się rozmawia, idzie się. Nie idzie się już samochodem, bo idziemy wszyscy. No, jeszcze jak jeszcze nikt, to tak idzie. Ludzi idzie dużo z pasterki. A pan trener pomaga trochę w przygotowaniach? Może choinkę ubiera albo ubiera? Tak, kiedyś ubiera on choinkę i nie tak choinkę, jak on na balkonie mają te ubieraniosy całe. To. Jakieś ozdoby, stroiki, tak? Tak, tak, to światełka. Bo z tej strony ma, to widać jest. No. To pan trener, tak? Jak schodzi z ławki trenerskiej, to potem święta, ale tutaj dba, żeby wszystko ładnie. Tak, żeby było. Ja to oni wspólnie tam obydwoje pracują i ten. Czy z kim? Z syn, no, a tak, tak, z synem człowieka. To ze żoną, bo to jest żona Kasika. A dawniej jak to wyglądało też? Jako dziecko tam choinkę coś pomagał? Bo pani. Onego mało interesował, albo go nie było, albo poszedł ci do panny, albo to jak to chłopaki, nie? No, a później to już go mało było, bo ja byłam sama. Jeździł ze żoną, to był w Grecji, w Niemczech, w Belgii, no to już go nie było, no to ja sama. Czasem święta sama, bo raz przyjechał, raz nie przyjechał. Tak. A co pod choinką w takim razie? Pamięta Pani jakiś taki szczególny prezent, który ucieszył Panią wyjątkowo? Albo może coś, co się dało komuś innemu, z czego radość była taka wielka? Zaraz, pamiętam, jak Kazik skądś przyjechał, nie pamiętam skąd, pod choinkę to kawa, jak to dawniej za komuny nie było, no to kawa, czekolada jakieś, było bardzo człowieka przyjemne było, tak, bo to nie było tak, przody było, nie było.
A teraz jak kto dba o te prezenty w rodzinie i co chciałaby pani w tym roku otrzymać? To nie wiem, to u synowy. To oni pod choinkę kładą. Bo ja nie kładę już nic, nie. Nie. Powiem, nie już, do, nie chcę, nie. Mówię, nie chcę. Ale oni zawsze dadzą pani. Nie opuszczą mnie nigdy. Ale wszystkim. Coś takiego wymarzonego, co by pani w tym roku sobie... Ja nic nie chcę. No co mam? Mam wszystko. Chyba dobre wino. No i Boże Narodzenie to też taki czas, w którym piłka na chwilę po tych wiślarskich boiskach przestaje się kręcić. Nie brakuje trochę w tym okresie tych emocji, tej atmosfery stadionu Przeremonta? Jak przyjdzie jacyś goście, to dyskusja jest zaraz. A, to nie ma, jeden, to drugi, to jeszcze taki sąsiad, co jeździ ze mną na, z wnukiem. Tam siedzimy razem, to się spotkają obydwa, a ja jeszcze wchodzę do nich, to mówię o piłce. A tak ja kocham piłkę strasznie, nerwowo. Ja jak ze mną wiśnę, to mam makro ręce całe, po co mi się, bo jak się zagrałem, bo tam źle podają, to już nie poruszam. Ja nie wiem, ja się nie wykończę tam. Nie, mam nadzieję. Może teraz od nowej rundy w nowym roku będą... Może lepiej, ale nie ma tych chłopaków takich w sensie. Dawniej, jak grali chłopaki, to jak kapka, pusto, kazew, trzech na K, a pas, napastnicy to tak, to była drużyna. Musiał, Szymanowski, to ja tych znam starszych, co ten. No wiadomo, pani na każdym meczu do teraz i te święta to jest też taka przerwa, tak? Tak, odpocznie, człowiek nie myśli, już się tak nie denerwuje, no bo już jestem, jak przegrali, to u sąsiada była, to myślałam, że mi serce pęknie, Boże. Tam już w Chorzowie ostatni, tak? No, cóż, ale nie grali, Kazik mówi, że nie grali, by śledzisz chyba o wyjeździe albo coś. No co zrobi trener, jak nie, oni nie będą ci, to jest tak, jak nie będą grać, to nic trener nie zrobi. A pani nie tęskni w tym okresie właśnie wolnego już za tym, żeby znowu na stadionie usiąść, żeby znowu to przeżywać? To czekam wiosny. Zima to musi odgadywanie, to takie, nie myślę o piłce, tylko odpocząć chcę, ale przyjdzie wiosna, to już choćby się tu co robiło, to ja muszę na mecz jechać. No i tak. To szybko minie, doczekamy się kolejnych teraz po tym odpoczynku. No i pytanie, co chciałaby pani życzyć kibicom Wisły Kraków na te szczególne dni tutaj w kierunku kamery można? Zaraz, muszę tak człowiek sobie umyśleć, no, że życzę im kibicy, tak mnie zatyka w każdym miejscu. No spokojnie. Kibicom dużo zdrowia, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. I dużo uśmiechu i zadowolenie z piłkarzy Wisły. Może być tak? Oczywiście, bardzo dziękujemy. My też życzymy dużo zdrówka i, no. I mniej nerwów. No, ja się denerwuję, uderzenia dostaję przecież jak takie. No pani 90 lat idzie nam w listopadzie na drugi rok 23.